Kosz wędkarski Match Pro RS2 Rive. Projekt we współpracy z francuską firmą, Rive. Genialna konstrukcja, sprawdzone rozwiązania. Nóżki D36. Lekka, bardzo stabilna konstrukcja. Świetne zaciski. Myślę, że większość wędkarzy zna tą markę i wie, za co płaci, jeżeli kupuje ten sprzęt. Firma Rive istnieje ponad 20 lat na rynku, więc wypracowała sobie świetną renomę. Nasza firma, nie chcąc otwierać otwartych drzwi, postanowiła współpracować z firmą Rive. Ta konstrukcja pokazuje pierwsze możliwości naszej współpracy, a przyszły rok na pewno Was zaskoczy, bo mamy w planach genialny nowy projekt i myślę, że na pewno Wam się spodoba. Kosz sam w sobie prezentuje się naprawdę świetnie. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w pełnym oprzyrządowaniu. W moim przypadku ja preferuję wędkarstwo spławikowe, więc pełny set spławikowy będzie tutaj za chwilę pokazany. Tu akurat na pewno część z Was zauważy, że nogi środkowe są wyższe. Ja specjalnie sobie to stuningowałem dla siebie, bo ja lubię mieć półki boczne bardzo wysoko. Generalnie one wychodzą na nóżkach standardowych, tak jak tutaj. W zupełności to wystarcza dla większości przypadków. Ja akurat preferuję tutaj to dłuższe rozwiązanie. Szuflada 30 mm, bardzo wygodna rzecz. Z prawej strony, gdy siedzimy, mamy najpotrzebniejsze rzeczy typu wypychacze, gruntomierze, nożyczki. Standardowa rzecz, bardzo wygodna, super to pracuje. Szuflada 60 mm, wygodna rzecz z przodu znowu. Mamy ją głębszą, więc możemy pomieścić większe przedmioty. Ja tutaj trzymam śruciny zapasowe. Bardzo ważna rzecz i potrzebna, odkażacz. Taśmy, różne płyny, markery. I zarówno dla wędkarzy spławikowych, jak i federowych. Serdecznie polecam tą konstrukcję. Naprawdę, jeżeli ktoś pierwszy raz usiądzie, poczuje od razu różnicę. Tu nie trzeba wiele wyjaśniać, nie trzeba wiele reklamy. Najlepszą reklamą jest to, jak w ogóle się to sprzedaje. Sprzedaliśmy prawie cały stok, jeśli chodzi o te kosze, więc naprawdę są genialne. Dzięki temu naprawdę mamy wiele frajdy z całodziennego łowienia tym sprzętem. Także serdecznie polecam.